czwarta edycja programu Mój Prąd, rynek magazynów energii w Polsce i legislacja. O tym rozmawiamy w kolejnym wydaniu magazynu Cira Cafe, a dziś goszczę Barbarę Adamską, prezeskę Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry. Tak jak wspomniałem, chciałbym, abyśmy rozpoczęli od startującego w połowie miesiąca, czyli w połowie kwietnia, programu Mój Prąd. To będzie czwarta edycja. Jak Państwo prognozujecie jako stowarzyszenie? Jaka będzie popularność tej edycji? Jakie będzie zainteresowanie? Jesteśmy pewni, że zainteresowanie kolejną edycją programu Mój Prąd, doskonale znanego już na rynku, będzie równie duże i tutaj troską pewnie będzie zbyt niski budżet, a nie brak zainteresowania. Zwłaszcza, że ta edycja programu daje zupełnie inne możliwości dofinansowania niż poprzednie edycje. Po raz pierwszy beneficjenci, gospodarstwa domowe mogą uzyskać dofinansowanie na kompletny system pozwalający im osiągnąć w pewnym stopniu niezależność energetyczną, bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ oprócz dofinansowania do zakupu samych modułów fotowoltaicznych, samego systemu fotowoltaicznego, mają możliwość sięgnięcia po dofinansowanie na magazyn energii elektrycznej, na magazyn ciepła i na system zarządzania energią elektryczną. Tak więc dzięki dofinansowaniu w ramach programu Mój Prąd 4.0 prosument rzeczywiście uzyskuje możliwość nie tylko wytwarzania, ale przechowywania tej wyprodukowanej energii i zużycia jej w czasie, kiedy jego własna fotowoltaika nie pracuje albo produkcja prądu na własnym dachu jest niewystarczająca na bieżące potrzeby w gospodarstwie domowym, czyli na przykład nocą, późnym popołudniem czy wczesnym rankiem. Proszę Państwa, Pani Prezes, spójrzmy na parametry tej czwartej edycji programu Mój Prąd. 380 milionów złotych w puli dostępnej. To ta wysokość, Pani zdaniem, w jakikolwiek sposób może być impulsem do rozwoju sektora magazynów energii? Zdecydowanie ta kwota jest zbyt niska, natomiast zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest to budżet, który ma stanowić pewnego rodzaju pilotaż, upewnienie się, że ta konfiguracja dofinansowania, ustalenia wysokości poszczególnych jej komponentów rzeczywiście odpowiada potrzebom konsumentów, gospodarstw domowych. Tak więc nie jest to zła ścieżka postępowania. Na początek relatywnie niski budżet, niespełna 400 milionów, tak żeby przekonać się, że spotkało się to z akceptacją rynku, a w kolejnym kroku przeznaczenie kolejnych środków. Rzeczywiście w porównaniu z poprzednią edycją programu, gdzie budżet wynosił ponad miliard złotych, ten budżet w wysokości 380 milionów wydaje się zbyt skromny, zwłaszcza, że dofinansowanie na jednego beneficjenta, ono jest zdecydowanie wyższe. Ono w tym wypadku tego programu najnowszego może wynieść nawet 20,5 tysiąca złotych. Pani Prezes, rozmawiamy na początku drugiego kwartału 2022 roku. Proszę powiedzieć, w którym momencie mamy okazję spotkać Panią, w którym momencie rynku i sektora magazynów energii, jak w tej chwili wygląda struktura tego rynku? Na chwilę obecną rynek magazynowania energii w Polsce rozumiany jako technologie bateryjne jest rynkiem we wczesnym stadium rozwoju. Mamy pojedyncze magazyny wielkoskalowe, czy to na potrzeby operatorów systemu dystrybucyjnego czy przesyłowego. Mamy pojedyncze instalacje komercyjne w przedsiębiorstwach. Mamy niewiele domowych magazynów energii elektrycznej. Tak więc tutaj rynek
dopiero zaczął się rozwijać z tego powodu, że do lipca ubiegłego roku nie było regulacji prawnych, które powodowały, że inwestycja w magazyn energii była opłacalna i była tak naprawdę możliwa. Dopiero w lipcu weszły kompleksowe uregulowania prawne dla magazynów energii, opisujące czy definiujące miejsce magazynowania energii w polskim systemie elektroenergetycznym i co najważniejsze, w jasny sposób regulujące proces inwestycji w magazyn energii i od strony przyłączenia do sieci i od strony obowiązków formalnych, jak chociażby koncesja czy taryfy. Tak więc magazyny energii w systemie prawnym i przez to w systemie elektroenergetycznym mogą, czy istnieją w Polsce od zaledwie 8 miesięcy. Natomiast potrzeby techniczne zastosowania magazynów energii są ogromne i tak naprawdę dzisiaj musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy już kilka kroków w tyle za naszymi potrzebami i za rozwojem branży magazynowania energii na świecie, więc startujemy później, ale musimy zacząć iść naprawdę szybko, a nawet biec. Pani prezes, czyli tak, otoczenie legislacyjne, ten ład prawny, co pani bardzo mocno akcentuje, mamy już ukształtowane, to co ma być tym impulsem, dzięki czemu sektor magazynów energii może przyspieszyć? Jakie są bariery, skoro nie prawne? Bariery prawne, one rzeczywiście zostały zniesione. Natomiast teraz potrzebujemy regulacji, które spowodują powstanie modeli biznesowych dla rozwoju magazynów energii w Polsce. Modele biznesowe to nie znaczy dopłaty. Oczywiście w przypadku prosumentów ten impuls, żeby dotacyjny jest istotny, żeby prosumenci mieli dodatkową motywację skorzystania czy zapoznania się z nową technologią. Natomiast jeżeli chodzi o szeroko rozumiane zastosowanie magazynów energii w systemie elektroenergetycznym, również tych wielkoskalowych, chodzi o modele biznesowe, które odpowiednio wycenią usługi świadczone przez magazyny energii, które mają swoją wartość rynkową, na dzisiaj niewycenioną na polskim rynku energii, w polskim systemie elektroenergetycznym. My mówimy tutaj o usługach regulacyjnych, o usługach, które w zakresie bilansowania, jak też usługi niezwiązane z bilansowaniem świadczone przez magazyny energii na rzecz operatora systemu przesyłowego, ale nawet niżej na potrzeby operatorów systemów dystrybucyjnych. Dzisiaj nie ma modeli, nie ma operatorzy systemów dystrybucyjnych, nie mają możliwości zakupu usług regulacyjnych na rynku. Tutaj potrzebujemy tej zmiany. Regulacja, kontrola częstotliwości, czyli ten podstawowy model, w jakim powstają magazyny energii w krajach Europy Zachodniej. Regulacje, które będą skłaniały do inwestycji w magazyny, do inwestowania w magazyny energii przez wielkoskalowych wytwórców OZE. Chociażby z takich regulacji, które za chwilę się pojawią, instalacja hybrydowa, czyli wielkoskalowa instalacja OZE stabilizowana magazynem energii, co przekłada się na inne uwarunkowania, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną i objęcie koszykiem aukcyjnym. To są właśnie ten zespół w dalszej, czy tutaj z takich tematów istotnych dla rynku, które predysponowane są dla magazynów energii i które sprawdziły się w innych krajach. To jest kwestia rynku mocy na chwilę obecną, napisanego nie pod magazyny energii, czy też niekorzystnego
dla magazynów energii czy rynek usług deserowych. Tak więc mamy szereg możliwych modeli biznesowych, które stanowią podstawę do inwestowania w magazyny energii w innych krajach europejskich. Są to usługi i funkcjonalności magazynów, które potrzebne są w polskim systemie elektroenergetycznym, które dadzą większą elastyczność temu systemowi. Tak więc zniesione zostały regulacje prawne. Teraz potrzebujemy regulacji, które przełożą się na modele biznesowe stosowania magazynów energii w Polsce. Wspomnieliśmy dosłownie przed chwilą o czwartej edycji programu Mój Prąd. Przypomnę tylko, program startuje w połowie kwietnia 2022 roku. Ale tutaj, Pani Prezes, mamy jeszcze inny, nowy element. Też za chwilkę Panią zapytam o ocenę, bo 1 kwietnia weszła w fazę realizacji kluczowych zapisów unijnej dyrektywy RED2 i tą nowością jest możliwość łączenia się prosumentów w grupy, czyli no, otwiera nam się ogromny rynek grupowych instalacji, dachy, elewacje, parkingi w budynkach wielorodzinnych. To jest dobra czy zła wiadomość dla rynku magazynów energii? Wszystko, co przekłada się na rozwój źródeł odnawialnych, jest dobrą informacją dla magazynowania energii, dla magazynów energii. Dlatego, że jesteśmy na takim etapie rozwoju odnawialnych źródeł energii, że nie jest już problemem budowa nowych źródeł, nowych mocy w źródłach wytwórczych. Problemem jest spięcie tego w działający system. Magazyny energii są właśnie tym elementem, który zadecyduje o tempie transformacji energetycznej, który zadecyduje o możliwościach integracji nowych źródeł wytwórczych OZE z istniejącą siecią, albo zwiększenie przełoży się na możliwości zwiększenia mocy przyłączeniowej w istniejących sieciach. Magazyny energii, one są potrzebne zarówno na poziomie pojedynczych źródeł wytwórczych, żeby wygładzić profile tych źródeł, ale też, żeby właścicielom tych źródeł wytwórczych umożliwić produkcję energii i zużywanie jej wtedy, kiedy jej potrzebują. Magazyny energii potrzebne są na poziomie operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych właśnie, żeby ułatwić, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracy sieci, żeby zapewnić możliwość przyjmowania do sieci energii i mocy ze źródeł zależnych pogodowo, a więc w takich w ilościach i w czasie, które nie do końca są znane, czy są programowalne, są przewidywalne, ale nie są programowalne. I magazyny energii potrzebne są na odbiorcom energii, końcowym odbiorcom energii, zwłaszcza przemysłowym, takim, którzy mają wymagające procesy technologiczne, żeby zapewnić odpowiednią jakość tej energii, odpowiednie parametry jakościowe na potrzeby tych maszyn i urządzeń, które posiadają. Tak więc im więcej OZE, tym więcej potrzeba magazynów energii, im gorszy stan sieci elektroenergetycznej, tym więcej potrzeba magazynów energii. Tak więc wszystkie regulacje, wszystkie działania, które przekładają się na zwiększanie mocy zainstalowanej w źródłach zależnych pogodowych, w źródłach odnawialnych, one przekładają się również na konieczność zastosowania magazynów energii. Tak naprawdę konieczność rozumiana jako bardzo pozytywnie, jako proces unowocześniania polskiej energetyki, polskiego systemu, jako proces modernizacji, jako inwestycje, które są równie od strony ekonomicznej, niekiedy nawet są bardziej opłacalne niż inwestycje w sieci, a na pewno prostsze i
krótsze niż inwestycje w linie kablowe. Zresztą to zostało zapisane w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zgodnie z prawem energetycznym. Już dzisiaj operatorzy systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych mogą uwzględniać inwestycje w magazyny energii w swoich planach rozwoju, czyli tak naprawdę już dzisiaj dla operatorów inwestycja w magazyn energii jest rzeczywistą alternatywą dla inwestycji sieciowych. Proszę Państwa, polecam kolejny odcinek CIRE Cafe Online. On jest tutaj obok, jeśli Państwo oglądacie nas na YouTubie. Dziś rozmawialiśmy o magazynach energii. Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Barbara Adamska, była moją rozmówczynią. Pani prezes, dziękuję bardzo za to spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.